Dziś powiemy o wczorajszych spotkaniach w Champions League. Przyjrzymy się spotkaniu Atletico Borussia, Napoli PSG czy tragicznym meczu w wykonaniu Monaco. A na koniec o dzisiejszym hitowym starciu na Juventus Stadium. Zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam do oglądania. Wczorajsze spotkanie Atletico Madryt-Borussia Dortmund zakończyło się wynikiem 2-0. Tak prezentują się statystyki tego meczu. Atletico zasłużenie wygrało. Niemiecki klub nie potrafił oddać ani jedynego celnego strzału na bramkę rywala. Jest to wielkie rozczarowanie, szczególnie ze względu na formę Paco Alcacera, który w tym sezonie zdobył już 7 bramek w barwach BVB. Dobrego spotkania nie rozegrał również Łukasz Piszczek. Choć Polak od pierwszej minuty pojawił się na boisku, nie był mocnym i pewnym punktem zespołu. Występ ten był dla Piszczka 44. meczem w Champions League w barwach Borussii Dortmund. Sprawiło to, że wyrównał klubowy rekord, który należał do Stefana Reutera. W spotkaniu Napoli kontra PSG padły tylko dwie bramki, a mecz zakończył się remisem. W pierwszej połowie przeważali piłkarze PSG i to oni cieszyli się z prowadzenia, schodząc do szatni po golu zdobytym w doliczonym czasie gry. Druga połowa to ataki Napoli. Włosi byli rozdrażnieni utratą bramki w końcówce pierwszej połowy. Udało się wyrównać w 63. minucie, a z rzutu karnego trafił Insigne. Pojawiło się wiele kontrowersji związanych z pracą sędziego. Neymar powiedział, że arbiter obraził go na boisku, a Buffon twierdził, że jedynym ratunkiem dla Ligi Mistrzów jest wprowadzenie VAR. Chodziło o niepodyktowanie rzutu karnego dla PSG. Takiego wyniku w spotkaniu Crvena Zvezda kontra Liverpool chyba nikt się nie spodziewał. Gospodarze wygrali 2-0. Pomyślicie pewnie, że Liverpool wyszedł rezerwowym składem, ale nic bardziej mylnego. Na boisku zameldowali się m.in. Mané, Salah, a z ławki rezerwowych wszedł Roberto Firmino. Mecz dla angielskiej drużyny powinien być przysłowiowym spacerkiem. Jak się okazało, już po 29 minutach gry przegrywali 2-0. Choć w pierwszej połowie Liverpool zmarnował dwie 100% sytuacje, to w drugiej naciskali jeszcze bardziej. Gola nie udało im się zdobyć, albo fenomenalnie bronił bramkarz, albo piłka trafiała w słupek. Do końca meczu Liverpool pozostał bezsilny. Monaco przegrało 0-4 z Club Brugge. Fatalna dyspozycja francuskiego klubu nie jest przypadkiem. W lidze zajmują przedostatnią pozycję w tabeli. Stracili gola w 12, a kolejne w 17 i 24 minucie. Z tego wynika, że goście w 12 minut zdobyli 3 gole. Monaco było bezradne. Dyspozycja drużyny Kamila Glika nie dawała żadnych złudzeń na odrobienie strat. Polak w 76 minucie opuścił murawę z powodu kontuzji. Za to w 85 Belgowie dobili Monaco, tym samym ustanawiając wynik tego spotkania na 0-4. Jeśli mówimy o dzisiejszych meczach, to szczególnie warto zwrócić uwagę na starcie Juventusu z Manchesterem United. Juve pierwsze spotkanie wygrało skromnie, bo jedną bramką, a zdobył ją Paulo Dybala. Czerwone Diabły w spotkaniu na Old Trafford nie pokazały się z dobrej strony. United będzie osłabione z powodu braku Romelu Lukaku, który odpadł z rywalizacji z powodu kontuzji. Ale czy będzie to naprawdę osłabienie dla Manchesteru? Tego nie wiemy, ponieważ ostatnio Belg był cieniem samego siebie. Na dziś to już koniec, nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia.